rozpoczynacie nowy rok akademicki i część z was pierwszy rok tych studiów wymagających w bardzo elitarnej i ekskluzywnej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Pożarnictwa, wasza alma mater. I w tym momencie takim mocnym punktem tej inauguracji jest dzisiejsza msza święta w kościele patronalnym Straży Pożarniczej, a mianowicie w kościele Bazylice Katedralnej pod wezwaniem świętego Floriana. Ten moment jest jednocześnie swego rodzaju lekcją od tych, którzy nas poprzedzili. Dlaczego święty Florian jest patronem strażaków? Jest patronem strażaków dlatego, że ta kwalifikacja mu została przyznana w Polsce. I zaraz o tym opowiem. Ale przedtem warto zinterpretować te czytania biblijne, które czytaliśmy, a mianowicie odbudowa świątyni jerozolimskiej po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej była właściwie najpierw pracą odgruzowania Jerozolimy i świątyni, a później odbudowania tej świątyni i tego miasta. I w zapowiedziach proroka Zachariasza wyrażona jest wola Boga samego, który mówi, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Bóg chce być blisko swoich synów, chce być pośród nich, chce być z nimi. I gdy dzisiaj czytamy o kolejnej, trzeciej już zapowiedzi męki Pana Jezusa Chrystusa, to można przez analogię powiedzieć, że On zginął na służbie jako strażak ratujący ludzkość, bo zbawienie, o którym mówimy w Kościele, to jest właśnie ta ratunkowa akcja w stosunku do człowieka, gdzie Syn Boży jest takim ponadczasowym strażakiem, który oddał na służbie swoje życie. Zginął w tej służbie po to, byśmy żyli. I w duchowości strażaków ta świadomość powinna funkcjonować. Natomiast wracając do postaci świętego Floriana, męczennika, warto uświadomić sobie, że był przedstawicielem służb mundurowych, był oficerem legionów rzymskich i służył na terenie dzisiejszej Austrii. Tam też doszło do jego męczeńskiej śmierci w dramatycznych okolicznościach, kiedy, jak w każdym kraju i w każdym społeczeństwie, Imperium Rzymskie musiało mieć też swego rodzaju ideologię. I tą ideologią był politeizm, czyli wiara w różnych bogów, podobnych zresztą do bogów greckich, o których czytamy w mitologii greckiej. I to była taka religia skupiająca wszystkich ideowo i w związku z tym wymagano od oficerów również, by oddawali hołd tym bóstwom w postaci spalenia kadzidła przed ich reprezentacją, przed ich figurami. Florian, który poznał Jezusa Chrystusa i stał się chrześcijaninem, przyjął chrzest, odmówił tego aktu i mimo nacisków, gruźb i obietnic ze strony namiestnika prowincji Aquilo odmówił. Został skazany
na śmierć, właściwie na torturę, był biczowany, później szarpany, jego ciało było szarpane żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi, zatopiono w rzece Enns w Austrii. I tak pamięć o nim do dzisiaj do nas dociera. Świadczy o tym, że on był wierny temu, komu służył. A służył przede wszystkim Chrystusowi po to, żeby lepiej służyć ludziom. Jego śmierć nastąpiła 4 maja 304 roku. Ale warto sobie uświadomić, co to znaczy być oficerem legionów rzymskich. To było najlepsze wojsko starożytności. Legiony rzymskie służyły w całym Imperium Rzymskim, począwszy od dzisiejszej Anglii, poprzez Galię, czyli Francję, Hiszpanię i wszystkie kraje wokół Morza Śródziemnego, łącznie z Bliskim Wschodnim i Północną Afryką. Były to jednostki niesłychanie mobilne. Jeżeli dochodziło do starć czy wojen na Bliskim Wschodzie, to przesuwano legiony z Galii czy z Francji właśnie tam. Można ich porównać do dzisiejszego NATO, czyli Aliansu Atlantyckiego. I oni byli gotowi do takiej służby. W Palestynie i w Syrii służył Legion 20, który tam pilnował porządku i posuwał się też tymi znakomitymi drogami rzymskimi. Był Legion 7 Septima Gemina, który z kolei pełnił swego rodzaju rolę żandarmerii wojskowej. Jeden z tych 7 legionów, bo to był bliźniaczy legion, służył w północnej Hiszpanii i pilnował niewolników, którzy pracowali w kopalniach złota, a drugi służył w Rzymie i pilnował porządku i bezpieczeństwa stolicy imperium. I tutaj warto wspomnieć o drugim legioniście, który też był, nie był męczennikiem, ale przeszedł do historii Kościoła, też oficer legionów, święty Marcin. On się urodził na terenie dzisiejszych Węgier, do legionów wstąpił w północnych Włoszech, a służył w Normandii, w północnej Francji, w Amiens. I tam właśnie, wyjeżdżając z któregoś już zimowego poranka, wyjeżdżając konno, przy bramach miasta zauważył trzęsącego się z zimna człowieka. Był okryty wspaniałym legionowym płaszczem, który był rodzajem wielkiej peleryny. I wówczas ten płaszcz rozciął mieczem na pół i połowę oddał temu biedakowi. Dlaczego na pół? Dlatego, że regulamin legionu wymagał, że połowa rynsztunku, a zwłaszcza płaszcza, należy do cesarza, a połowa do oficera. I on tę swoją połowę oddał. I później miał takie widzenie, że tym płaszczem jest okryty sam Jezus Chrystus. Widział wówczas, że w tym biednym był Jezus, któremu służył. I wówczas porzucił funkcję już militarną i rozpoczął ewangelizację Galii, czyli dzisiejszej Francji. Te wielkie i znakomite przykłady są dla nas niewątpliwie wzorem również dzisiaj. Wielkiej dyscypliny, umiejętności tego fachu mundurowego i jednocześnie wielkiej ideowości. Wy wstępujecie do bardzo wymagającej służby mundurowej, która nie prowadzi symulowanych ćwiczeń czy manewrów, ale idzie na rzeczywisty front walki, w którym można rzeczywiście życie stracić.
a przynajmniej narazić mocno zdrowie. To jest ciągły front walki, do których społeczeństwo was posyła z mandatu społecznego, jaki nabywacie w związku z tą służbą. I musicie być gotowi dzień i noc. Zdaliście ogromny egzamin w czasie tych wielkich huraganów, które przeszły przez Polskę, zwłaszcza na Pomorzu, i nie doceniono waszej służby. Mówiono, że państwo nie przyszło z pomocą tym, którzy tam byli poszkodowani, a tymczasem od pierwszych godzin wyście tam byli, od pierwszych godzin wyście tam pracowali. I ja sam już wiele rzeczy widząc w moim życiu, widziałem ze zdumieniem, że już pierwszego dnia, po pierwszej nocy drogi dojazdowe, między innymi do tego obozu harcerzy, były już przejezdne dzięki całonocnej pracy strażaków. I mobilizacja była ogromna. Za to społeczeństwo jest wam wdzięczne, bo wpisujecie się w ten najbardziej szlachetny nurt służby mundurowej, służby dla społeczeństwa, dla dobra ludzi. I dlatego też warto wracać do historii, by wiedzieć, że jesteście jej następnym ogniwem, że właśnie szukając analogii z tymi, którzy was poprzedzali, stajecie się dopiero pełnowartościowymi strażakami i tymi, którzy idą na ratunek człowieka. Otóż relikwie świętego Floriana zostały sprowadzone do Polski w 1184 roku przez króla Kazimierza Sprawiedliwego, który był synem Bolesława Krzywoustego z kolei. Umieszczone były w Krakowie, na Kleparzu, to jest dzielnica Krakowa, a tam postawiono kościół świętego Floriana. Gdy już dużo później, a mianowicie w 1528 roku, wybuchł pożar Krakowa, wiele domów było drewnianych, w tej dzielnicy Kleparz ocalał tylko kościół świętego Floriana i od tego czasu został on ogłoszony patronem od ognia i opiekunem straży pożarnej. I od tego momentu zaczął się zwyczaj powoływania go jako patrona kościołów. Budowano jego ołtarze, obrazy, malowano figury, rzeźbiono w wielu kościołach, nie tylko, ale również na bramach miast i na placach. Były to okazałe pomniki, figury świętego Floriana w wielu miejscach. Jest on przedstawiony, tak jak i w naszej katedrze, jako rzymski oficer z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego ogień w czasie pożaru domów czy też kościoła. Pożar to nie jest tylko jedna katastrofa, która spotyka ludzi, ale to jest i powódź, a to są też zagrożenia chemiczne, które mają miejsce. To są też wypadki drogowe, zwłaszcza wymagające ciężkiego sprzętu. To jest też wasza służba, nawet sanitarna, którą pełnicie. Wymagająca służba. Jak widzę, w jakich znakomitych szeregach stoicie według wzrostu, to przypuszczam, że ten element wewnętrznej i zewnętrznej dyscypliny będzie dla was ułatwieniem. Żołnierze mówią, łatwy trening to trudna wojna, a wymagający trening to łatwa wojna. A więc niech ta dyscyplina zewnętrzna i wewnętrzna, która was obowiązuje, będzie dla was również ułatwieniem waszej służby i waszej dyspozycyjności.
Będziecie mieli znakomitych wykładowców akademickich, którzy tę służbę potrafią związać z wielką wiedzą dotyczącą tych elementów wszystkich fizycznych, chemicznych, meteorologicznych, które towarzyszą waszym interwencjom. I dlatego ten pobyt w Akademii Straży Pożarnej, czyli Wyższej Szkole Oficerskiej Straży Pożarnej, będzie dla was niesłychanie cenny i stworzy z was ludzi, na których każdy może liczyć we wszystkich okolicznościach. Niech Pan Bóg was błogosławi i jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Amen.